Witajcie kochani, jestem Kamil. Poznałem Jezusa 4 lata temu. Było to najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu. Zmieniło całe moje życie. Nie myślałem, że mogę czegoś takiego doświadczyć. Byłem wychowywany w religii katolickiej i jak większość z was pewnie chodzicie do kościoła. Teraz zbliżają się kolejne święta, jak co roku. Tylko, że Boga trzeba zaprosić do siebie, żeby zacząć z Nim żyć. Trzeba uwierzyć w to, że umarł za grzechy, aby się z Nim zjednoczyć. Bez tego człowiek idzie drogą do piekła. Niestety nie ma... Niestety jest droga wyjścia. Jest nią Jezus. Jezus otworzył drzwi do nieba. Jak dużo imprezowałem, widziałem w tym coś, czego mi brakowało na co dzień. Lubiłem palić marihuanę, lubiłem pić alkohol, lubiłem imprezować, ale kiedy narodziłem się na nowo z Bożego Ducha, od tamtej pory te rzeczy w ogóle mi nie dają satysfakcji. Ja widzę, jakie one są martwe i puste. I to mój Jezus, z którym ja żyję na co dzień, już na zawsze. On daje mi wypełnienie tego wszystkiego, co kiedyś chciałem wypełnić tym właśnie piciem, paleniem, imprezowaniem, pornografią i innymi różnymi głupotami. Jeżeli narodzisz się na nowo, nie poznasz żywego Boga, to jesteś skazany tak naprawdę na to, co ci oferuje ten świat. Nie wiem, ilu z was, którzy tutaj przechodzicie, czujecie pustkę, że czegoś wam ciągle brakuje. Jest sukces za sukcesem, ale dalej coś tam nie gra w was. Ja wam powiem, to jest dziura, którą może zapełnić tylko Jezus. I dobrze, bo jak On tam wejdzie, to całe życie się zmieni. Zmieni się na lepsze. Przede wszystkim, kto narodzi się na nowo, dostaje nowe życie i staje się obywatelem nieba. Trochę to brzmi jak science fiction. Ludzie są zainfekowani teraz różnymi baśniami, opowieściami fantazy, ale ta jedna opowieść o Chrystusie, ona działa, nie? Ja doświadczyłem tego w swoim życiu, doświadczam. Jestem wdzięczny Bogu za to, że umarł za mnie bardzo dawno temu, bo 2000 lat temu, ale ciągle jest aktualna aż do skończenia świata. Bóg jest wspaniały, ale przedziwny w tym, co robi. I tak sobie to zaplanował właśnie, żeby swojego jedynego Syna posłać na krzyż za grzechy wszystkich ludzi. Nie ma człowieka, który nie może przyjąć Jezusa, bo Jezus umarł za każdego. Czy islamista, buddysta, katolik, ktokolwiek, ateista, każdy musi się narodzić na nowo. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednego Syna, aby umarł za wszystkich ludzi. Bóg jest dobry i tylko dobry. Ja nie szukałem Boga jako Boga, bo myślałem, że On mi nic nie może dać. Widziałem ten obraz, który był prezentowany w kościele katolickim, do którego chodziłem tyle lat. W zasadzie byłem przyzwyczajony do tego, żeby tam chodzić. Nawet nie wiedziałem, czemu tam chodzę. Nie widziałem tam żadnych przejawów mocy. Kiedy narodziłem się na nowo w wieku 22 lat, to zobaczyłem, że Bóg w ogóle ma moc. Wcześniej myślałem, że w ogóle Boga nie ma tak naprawdę. I moim życiem świadczy o tym, że Bóg jest, bo Bóg zmienił moje życie i od tamtej pory jestem całkowicie inny. Widzę całkowicie inaczej, widzę dużo więcej. Nie widziałem wielu rzeczy wcześniej, teraz widzę te rzeczy. Widzę, w jakiej ludzie chodzą o błędzie, w kłamstwie, jak ludzie udają przed sobą nawzajem kogoś, kim nie są, tylko po to, żeby ich zaakceptowali inni. A to nie, wiecie, tak się nie da żyć na dłuższą metę, żeby udawać całe życie kogoś, kim się nie jest. Widzę, jak ludzie zakładają maski, grają, całe życie grają. Życie to nie jest gra. Życiem jest Jezus w ogóle, nie? Nie ma innego życia. Także, kochani, czy te święta będą, czy nie, nieważne, ale musicie narodzić się na nowo. No i to... Bóg jest wspaniały, no kurde, no. Głupi mu powiedział w sercu swoim, nie ma Boga. Głupi. A Bóg jest. A
Nie bójcie się Boga. Bo póki co niestety, ale no, waszym ojcem jest diabeł. I cóż, no diabeł was nienawidzi, tak? Diabeł chce, żebyście razem z nim trafili do wiecznej pustki i wiecznego cierpienia. A diabeł to frajer i z, takim, i z frajerami się nie trzyma. Aleluja. Jezu, uwielbiam Ciebie, dziękuję Ci za to, że jesteś. Jesteś taki wspaniały i potężny. Król Wszechświata, Szaka, Rabaraj. Amen.